Witam was serdecznie w na... od razu źle. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale La Carte, gdzie wspólnie sobie oglądamy różne programy rozrywkowe puszczane w telewizji. I dzisiaj padło na nasz ulubiony program rozrywkowy, czyli gry małżeńskie. Więc kochani, wyjmujcie swoje notatniczki, długopisy i zapisujemy wszystkie wskazówki odnośnie podrywu. Oczywiście jak zawsze na początek łapka w górę i subskrypcja i zaczynajmy. Karolina, lat 21. To dziewczyna z ikrą. Z ikrą? Przecież to takie jajka ryby. Ohydna jesteś, gościuwo. Studiuje turystykę i rekreację. Od niedawna zaczęłam się zajmować fotomodelingiem. Jestem singielką, ponieważ jeszcze nikogo odpowiedniego nie znalazłam. Oczywiście miałam jakieś tam doświadczenia i chłopaków. Szukam mężczyzny, który na pewno musi być zaradny. Nie taki gamoniowaty. To chyba jest rekord. Ile sekund minęło? 45. 45 sekund i zostaliśmy wyeliminowani. Uśmiechnięty też musi lubić i dowcipy, i żarty. Nie przesadzasz z tymi oczekiwaniami względem mężczyzn? Generalnie jak byłby miliarderem, geniuszem, naukowcem, strzelał laserami z oczu, to by było wtedy okej, myślę. Wystarczająco dla mnie by było wtedy, myślę. Na randkach mam zamiar zadawać podchwytliwe pytanie pod tytułem: czy depilujesz miejsca intymne? Uważam, na mój sposób myślenia, że jak ma dziewczynę, to może się nie depiluje, no bo jakby już mu nie zależy, no bo ma swoją zdobycz, nie musi. Okay. A jak nie ma dziewczyny i chodzi na podboje, to może jest ogolony. Karolinka, a jakieś tam kwestie, wiesz, higieny intymnej, nie? To nie ma znaczenia? Okej! Okay. Do walki o względy singielki stają trzej zawodnicy. Cześć, jestem Wadek, mam 18 lat, mieszkam w Krakowie. Moim hobby jest filmowaniem, a to jest moja dziewczyna, Karolina. Cześć, nazywam się Marcin, mam 23 lata, jestem wokalistą i od 3 miesięcy spotykam się z Justyną. Jakieś takie przysojaki dzisiaj nam się trafiły, no nie? Nie jestem zły, absolutnie nie. Nazywam się Wit, mam 20 lat, jestem z Krakowa, ale mam wielkie marzenie o życiu w Warszawie. Studiuję psychologię i filozofię. Zajmuję się modelingiem i ziołolecznictwem. To było! Ziołolecznictwem! Regularnie słucham magistra Jerzego Zięby i sprzedaję lecznicze kryształy w wolnej chwili. Nie, ale serio, chcecie może magiczny kryształ leczniczy? 100 zł. Wyczyści wasze czakry. Na pierwszy ogień idzie Władek. Wygląda na nieśmiałego, ale może w tym właśnie tkwi jego siła. Wydaje mi się, że nie jestem osobą zazdrosną. No, dzisiaj to sprawdzimy. No, tak. No, ja. Myślę, że raczej przyjdzie raczej miła, sympatyczna dziewczyna, na to liczę. I myślę, że nie będzie jakoś bardzo chyba wyzywająca, chociaż nie wiadomo. Mi się wydaje, że ta dziewczyna w ogóle się nie martwi o to, że ta nowa, która przyjdzie, poderwie chłopaka. Nie, nie. Ona się bardziej martwi o to, że ta nowa będzie taka bardzo odważna i wyzywająca i że skrzywdzi jej chłopaka, się chyba boi. Oni śmieli go czy coś. Bardzo miło, że tak pani się przejmuje swoim chłopakiem. Naprawdę miło. Kurde, dobry ten monsterek punch. God damn. A, cukier. To mi wolno na tej rance, jakie są granice, Karolina. Możesz ją tam pocować w policzek. Mhm. Jak? No tak, wiesz, tak, no, coś tam, ale nie, że tam usta, tam dotknąć ją za rękę. Wow, na pierwszej randce za rączkę mają trzymać? Oszalałaś? U mnie to jest czwarta, piąta randka najwcześniej. I to też, jeżeli dobrze pójdzie, naprawdę. Bądź miły dla niej, no, powiedz, to... że ładnie wygląda. No a co, jeżeli przyjdzie jakoś tylko, no zacznie coś tam do mnie ten, nie? No to zachowuj się tak, jakbyś ty się zachowywał. Czas na zatarcie śladów obecności kobiety. Czas na zatarcie śladów obecności kobiety. Kochanie, wybacz, nie chcę tego robić, ale muszę zatrzeć wszelkie ślady. Wybacz, kochanie, ja nie chciałem tego robić! Kremy, suszarki, prostownice, to wszystko musi zniknąć z zasięgu wzroku singielki. Dobra, to wszystko. Posprzątane. Pora zaplanować przebieg randki. Nadchodzi i ona, niszczycielka ognisk domowych. Przygotuję kaszę gryczaną i porówki. Nie jest to jakieś wykwintne danie. No ale tak, kasza gryczana kojarzy się jakby z Ukrainą, tak? Tego jest pod dostatkiem. Naprawdę? W sumie nie jestem jakimś obieży światem, nie mam pojęcia, jak to się kojarzy z Ukrainą. Nie wiedziałem, że kasza gryczana najwyraźniej się kojarzy. Ja tak jak pomyślałem, Ukraina to pierwsza myśl bieda. A to w sumie kasza gryczana rzeczywiście się zgadza. Dobra, to nieważne, nieważne. Więc jakby to też może ją trochę zmylić, tak? Że jednak jest biednym studentem, który
no nie wiem, ma pieniądze tylko na parówkę i tam kaszę gryczaną, więc myślę, że to może wyjść. Kula, paróweczka z kaszą gryczaną, au. Tak trzeba żyć, nic więcej nie potrzeba. Karolino, parówki i kasza gryczana mogą wyjść singielce uszami, ale Francja elegancja, a czym chata bogata, tem rada. Może tego nie widać, ale jestem chłopczycą i trudno mi jest odnaleźć się w roli uwodzicielki, ale dla wyższych celów dam z siebie wszystko i dam mu popalić. Czy to tylko ja? Czy ten odcinek jak na razie wydaje się strasznie wyreżyserowany? W sensie te kwestie, które ludzie mówią, są takie dość dziwne. Nie wydaje mi się, żeby normalny człowiek takie coś powiedział przed kamerą. A natomiast kwestie samej Karoliny, która właśnie mówi w taki sposób, że dam mu zaraz popalić, to już tak ekstremalnie wydają się wyreżyserowane, jakby ktoś się po prostu jej trzymał kartkę przed twarzą i mówił: masz, czytaj Karolina, masz. Bo może się trochę wstyd przyznać, ale ja do tej chwili cały czas uważałem, że Gry Małżeńskie to jest taki prawdziwy program. Dzieci, ludzie nie mają żadnego scenariusza, z którego czytają, tylko mówią takie swoje własne rzeczy, tak? Ja naprawdę chcę dalej żyć w takim przeświadczeniu. Proszę, nie psujcie mi tego. Nie mówcie mi, że to jest wszystko wyreżyserowane. Proszę. Człowiek ma dosłownie jedną czy dwie radości w życiu, po czym jedną mu odbierają, bo się okazuje, że Gry Małżeńskie są jednak fejkowe. No do cholery jasnej. Drugą przyjemnością w moim życiu jest religia i wiara w to, że jakiś magiczny człowiek lata tam sobie na niebie w chmurce i decyduje o całym moim życiu. Co? Mówicie, że to też nie jest prawda? Karolina chowa się do swojej samotni, skąd będzie obserwować zmagania swojego chłopaka. Tymczasem Karolina dziarskim krokiem zmierza na spotkanie z przeznaczeniem. Wład, uciekaj! Uciekaj! Cześć! Buongiorno! Cześć Karolina, miło mi. O, dziękuję, to dla mnie. Ma tak samo na nim jak ja. Ma czarną sukienkę, skórzaną. Raczej mu się nie jeszcze ma wysokie buty. Oła! Jezus Maria. Ja, Wład, rozumiem absolutnie w 100% twoje zaskoczenie i zgadzam się z tobą. O, wow. Ja, jak sami widzicie po mnie, modowym ekspertem nie jestem, dobra? Ale mam swoje gusta i guściki i mam prawo wyrazić swoje zdanie na swoim własnym kanale na YouTubie, prawda? Ja na przykład takich ubrań, jakie teraz Karolina ma na sobie, strasznie nie lubię. Ekstremalnie po prostu nie lubię, bo jak widzę Karolinę stojącą w tej sukience, czy co to jest, to mam takie wrażenie, że ona ma po prostu na sobie taki naciągnięty czarny worek foliowy na śmieci. Ej, możecie się denerwować teraz z nami w komentarzach, że Paweł, ty jesteś okropny, oceniasz ludzi po wyglądzie, bla 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 bla. A czy możecie po prostu mi zaprzeczyć i powiedzieć, że ona tak nie wygląda? Nie możecie, nie możecie! Co ja mogę tak mówić, oceniać ludzi po wyglądzie, jestem gejem. On mógłby być jej synem. Kasia gryczana w porówki. A, po studencku. No. Ona ma chyba kolczyk na języku. No, dziękuję. Wydaje mi się, że jej się spodobał. Miałeś jakąś dziewczynę? Wiem, ale to kiedy miałem 13 lat. No co tam, chłopczyku, miałeś jakąś dziewczynę? No, trzymam, w szafie trzymam ciała. No i co, i nadal je masz? Albo ją? Nie, nie mam. Podpuszczek. Dlaczego nie masz dziewczyny? No ale dlaczego nie masz, Wład, dziewczyny? Taki ładny chłopak i w ogóle. Karolina, to jest dość proste do wytłumaczenia. Słyszałaś kiedykolwiek o stulejka? Posiadam dwa. Więc słuchaj, teraz nie wiem, co mam już pić. Mam tutaj wodę mineralną Żywiec Zdrój. Mam tutaj zieloną herbatkę. A to jeszcze po lewej Monsterek Punch. Ja już nie wiem, co mam chwytać. Nie, niech będzie Monsterek. Wiesz co, no bo po prostu nie chcę zaczynać takiego poważnego związku w Polsce, ponieważ nie wiem, czy nie wrócę po prostu na Ukrainę. A ja ci się podobam? No bardzo. To się cieszę. No dobrze, dobrze. A oprócz studiów, to czym się pasjonujesz lub jakie masz hobby? No, w ogóle... Ja myślałem, że oni cokolwiek dodadzą tej kaszy gryczanej i parówek, no nie? Ale oni nic nie dodali, spójrzcie na talerze! Oni mają tylko tam kaszę gryczaną i parówkę dosłownie! Nic nie dodali, nawet żadnego sosu! O kurde, to jest bieda, to jest bieda, 14 roku życia zajmowałem się montażem filmików. Spoko. Jesteś taka piękna, że mogę z tobą nakręcić filmik. Ta? No możesz mi pokazać, co potrafisz. No dobra, no to muszę teraz po rekwizyty. Nie ma sprawy, poczekam. Buzi, buzi. Ciekawe, co to będzie za filmik. Kreacja Karoliny mogłaby sugerować, że czekają nas naprawdę mocne wrażenia. Idę poszukać jakichś dowodów. Jestem ciekawa, czy ten kawaler na pewno jest singlem. Szuka damskich rzeczy. Albo singiel, albo student. Ej. Źle nie jest. Ja tam widziałem w środku serek Almette. To źle nie jest. To jest o jeden produkt więcej niż w mojej lodówce. Taka pusta lodówka. No nic ciekawego. Mogę ją pocałować.
ona po prostu nie uwierzy, że ten, że synchron. Uwierzy, uwierzy. Już to co, no co chodzi? Nie. Ej, kochanie, to co, mogę ją pocałować, bo ona nie uwierzy, że ja jestem singlem. Nie, nie możesz. A nie uwierzysz, że jestem singlem, to mogę pocałować? Nie, nie możesz. No ale ja bardzo chcę. No proszę, przybory dla artysty. No. Wydaje mi się, że się na pierwszej randce nie pocałuję, to, ale... Ale nie wiadomo, nie, myślę, że taka nie jest. Filmik będzie jednocześnie zabawą... Nie. Dlaczego on wyjął gadżety z wesel? Jezus Maria! Wy kojarzycie te fotobudki na weselach? Teraz na każdym weselu jest fotobudka ze zdjęciami, no nie? I tam są takie gadżety debilne właśnie. Kapelutki, jakieś takie szale z kwiatów, okulary wielkie. I że można robić sobie zdjęcia. To albo ewentualnie wieczór panieński lub kawalerski. To, to albo to. Wracając do tematu, Wład, zła decyzja, tak się nie podrywa chyba kobiet. A może podrywa, nie wiem, nie znam się, debil jestem. Przejdźmy dalej. Dzień dobry, nazywam się Władysław Bondyrywski, a to jest moja koleżanka Karolina. Witam. I dzisiaj będziemy robić taki challenge Touch My Body. To przykrywa to, co robi? Spełnia życzenie drugiej osoby. No właśnie. No, tak to pierwszy? Możesz mi pokazać, ja ci dam palucha i mi pokażesz. Aha, okej. Okay. No daj tego palucha, ja ci pokażę, daj go. Zobaczymy, haha, touch my body, no nie. Daj tego palucha, daj. Palec? Nie. Co to ja? To było tutaj, haha. Dobra, 1-0, no. To jest nos. Ej, podglądałeś. Nie. No dobra, dobra, ty w to umiesz grać, jesteś dobry. Żebyś nie podglądał następnym razem. Ale Karolina, on i tak będzie podglądał. To są okulary. One w zamierzeniu mają być prześwitujące. Też hmm. Mogę założyć. Jezus, jakie lubię gadżety, no przecież. Wiedziałem, jak to się skończy z tym palcem w ustach. Wiedziałem. Nie wiem, co to jest. Co to jest? Those are my Crocs. What are those? They are my Crocs. No jak myślisz? To coś... Nie wiem. Co w czym? Nie wiem, takie mam uczucie, że to było w buzie twojej. To co tam było w tej buzi? Ząbki. Próchnica! Mam było tylko coś, to może masz. O, no to właśnie. No to masz tylko pół punkta, bo w buzi, ale nie ząbki, mój przyjacielu. No to dawaj tutaj tak. O, dobrze, dobrze, podoba mi się. I like it. Twarde. Bardzo twarde. Bardzo? Bardzo. Oho. Strasznie. Nie no to, wiem, to czy bym temu podołała. Chyba twoja kość. A zobaczyłaś chyba, nie? O, ale czułam. Zanim zobaczyłam, to czułam, no. No dobra, no to... Karolino, jakaż wielofunkcyjna sukienka. Ej, nice w sumie. Ja bym też chciał takie ubrania, że zależnie od okazji można sobie przysuwać albo odsuwać kawałek materiału. To jest dobry bajer. Idę do kąpieli, odsuwam wszystkie kawałki materiału, że zostanę sam w bieliźnie i w bieliźnie biorę prysznic. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek na kanale La Carne, to sobie włączcie. Tam właśnie mówiłem, że ja biorę prysznic tylko w bieliźnie. Chcecie wiedzieć dlaczego? Obejrzyjcie poprzedni odcinek. Wink, 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 wink. Łapka w górę i subskrypcja. To jest noga. Tutaj, tak? No patrz. Gdzie? Tak, znaczy dobrze, dobrze. Tak? Wygrałem? Tak, no niestety wygrałeś, nie? Ja muszę to oglądać jeszcze, możemy to przełączyć. Wygrał Władek, więc Karolina, niczym złota rybka... O, ta czapka się świeci, teraz zobaczyłem. Będziesz musiała zaśpiewać rosyjską piosenkę. Nie. Jakąkolwiek. Nie. Którą znasz? Nie znam, bo chcesz wiedzieć, że nie znam nic. Na pewno coś znasz. No to o, co? Kurde. Kalinka, Kalinka Maria. Jezu. Witajcie serdecznie w moim filmiku Cringe'owa Challenge. Jeżeli scringe'ujecie, to przegrywacie. Musicie dać subskrypcję. O nie, scringe'owałem. Ojojoj. To subskrypcja i łapka w górę. Bardzo dobrze. Bałam się, że jak ona wygra, to coś ci powiem. No, też się bałam. Rozerwałam się. A teraz zobaczymy, co ma do ukrycia. Suszarka. Ha! Tak jak podejrzewałam, suszy włosy. Jedna szczotka, pasta, grzeby. Okej. Okay. Niech mu będzie. Ej, po co mu waciki? Nie, o nie, tylko nie waciki. Włodek, możesz pozwolić na chwilę? No, siadaj. Siadam. Wytłumacz mi, co to jest?
co to są za waciki, po co, dlaczego i dla kogo? Karolina, nie dotykaj tych wacików, ty nie wiesz, gdzie one były. To po pierwsze, po drugie, no Karolina, ja jestem przysłowiowym studentem, tylko na waciki mnie stać. Łapiesz żarcik? Tak, a może to są twoje dziewczyny? Nie. Nie. Bo to jest dla mnie. Nie jest podpisane. No jak mi to udowodnisz? Ja mam na to sposób. Mój własny wykrywacz kłamstw. Oprzyj się, zrelaksuj. Wcale właśnie sobie nie dolewam wody do puszki po monsterku. Wcale tego nie robię właśnie. Jezu, wy głupi, wymyślicie, że na każdym odcinku naprawdę piję monsterka nowego? Przecież bym umarł na zawał już dawno. Przecież ja tam sobie wodę mineralną popijam z tych puszek. Kek. Dajesz. Co ty robisz? Co ona mu robi? Kłamstw, nie? Jakie kłamstwo, co ty robisz? No jakie kłamstwa? Grzebię mu pod koszulką. Masz dziewczynę? Jest jaki przerażony ten Włodek. Co ty robisz? Gdzie ta ręka idzie? Nie? Nie. Trzy razy na nie? Trzy razy na nie. Jakoś ci nie wierzę. No to, nie wiem, to samo się zrobić. Mam jeszcze jedno pytanie i chcę ci je zadać, ale tak na poważnie. Siadła na nim. Ale możesz tu osiąść. Karolina dobrze zrobiła, bo teraz Włodek ewidentnie po prostu się sprzedał. Takie, możesz usiąść tutaj obok, nie siadaj na mnie, proszę, przestań, Karolina. Dwie rzeczy, albo ma dziewczynę, albo jest homoseksualistą. Bam! Karolina właśnie wygrała cały program. Gratuluję, gratuluję, Karolina, gratuluję. Moja morda, moja morda. Nie mogę, bo nie, muszę ci patrzeć prosto w oczy, tak wiesz. Czyżby przyszedł moment testu na depilację? Czy depilujesz się tam na dole? Co? Czy depilujesz, golisz? Ja? Tak. Nie. Nie? Nie. A czemu nie? Bo nigdy nie było dla kogo? Czy po prostu nie masz takiej potrzeby? Nie było dla kogo. No proszę wybaczyć, ale jedyny sposób, Karolina, żeby się upewnić, no to trzeba włożyć tam rękę, no nie? No to co, na do widzenia, na pożegnanie. Ojej, ojej, po mnie pozostał jakiś tam ślad. No nic, może jeszcze się kiedyś zobaczymy. Może. Na razie. Na razie, pa. Biedny Władek. Ta sytuacja jednak go przerosła. Singielka przyparła go do muru wszystkim, co miała. Tak bardzo Władek nie wiedział, co zrobić. To jest... Ten program jest naprawdę cudowny, bo wyciąga z ludzi takie wewnętrzną naturę. Pokazuje tą stronę osobowości, której nie chcemy nigdy pokazać. I na przykład tutaj Władek, taki fajny chłopak, taki otwarty w ogóle, hehe, śmieszek. Nagle Karolina na nim siada i on jest taki przerażony, tak... Ja nie wiem, co się dzieje, kobieta! Idealne, piękne, piękne! Twoja dziewczyna lubi te kwiaty? Moja dziewczyna? A może to ona je wybierała? Nie. Na pewno? Na pewno. Zobaczymy. No zobaczymy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do następnego. Uff, ta randka to było niełatwe przeżycie. Teraz można odpocząć. No ale śmiesznie, ja wiem, że teraz się powtarzam, ale po prostu tak ewidentnie widać po Władku, że on ma dziewczynę i się boi, co ta dziewczyna mu zrobi, gdy Karolina będzie go całować. I myślę, że ta Karolina to też zauważyła, no nie? Myślicie tak, no nie? 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 To nie tylko moje przemyślenie. Przemyślenia niekrytego Pawła. Emocje po tej randce jeszcze nie opadły. Wydaje mi się, że ma dziewczynę, bo nie chciał mnie pocałować, a na dodatek był przerażony, jak się do niego zbliżyłam. O, widzicie? Czyli miałem rację. Karolina zauważyła, że on był przerażony. Ręce mu się trzęsły, łzy w oczach. Proszę przestań! I'm a virgin, no! Pora zostawić to za sobą i z podniesioną głową ruszać na spotkanie kolejnej przygody. Następny kandydat to student z Krakowa o wdzięcznym imieniu Wit. Model, pasjonat sesji zdjęciowych, kosmetyków, ziołolecznictwa i domowych przetworów. Idealny kandydat na męża. Wit Kasprej. Aha. Buongiorno, mi scusi. Nie no, jak Wit nie będzie próbował opchnąć Karolinie żadnego leczniczego kryształu, to ja będę po prostu zawiedziony. Będę po prostu zawiedziony. Potrafię właściwie z niczego otworzyć różne przetwory, różne mikstury, cuda. Także przy mnie nikt nie umrze z głodu. No, widzicie tą górkę kamieni tam? Ja z tych kamieni mogę zrobić konfiturę. Ja jestem taki skromny, taki skryty, taki nieśmiały i bardzo ciężko mi nawet nawiązać kontakt z dziewczyną. Po prostu od razu robię się czerwony i chcę wyjść. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Ja generalnie jak mam kontakt z dziewczyną, to od razu chcę wyjść. A że znam różne patenty i różne mikstury, dlatego na dzisiejszej randce przygotuję swojej partnerce specjalną mieszankę, czyli eliksir miłości. On ją otruje! No mam nadzieję, Karolinka, że już pożyłaś swoje fajne życie, miałaś i w ogóle, poznałaś dużo ludzi, miłość poznałaś, bo z tej randki żywa nie wyjdziesz. Dzisiaj singielce zademonstruję moje kulinarne umiejętności i zrobimy razem dżem.
Oto niezawodny i sprawdzony od wieków przepis na namiętne spotkanie tylko we dwoje. Z truskawek! W ogóle mi nie zaimponowałeś teraz, Wit. Naprawdę, byś z kamieni zrobił konfiturę, to może wtedy. Ale z truskawek? Nie wiem, masz tutaj figurkę Hulka. Weź zrób konfiturę z tego, to prześpię się wtedy z tobą. Zrób to. Cześć. Cześć. Zapraszam cię serdecznie. Cześć. Cześć, miło mi cię poznać. Dziękuję. Dziękuję. Ładne dziewczyny. To może się czegoś napijesz? Poproszę. Zrobię ci eliksir miłości. To takie miks kilku ziół. Moja mama mówiła, że skoro jestem taką ciapą, to chociaż to pomoże. Ojej, jaki są. Nie wiem, mi się zawsze wydaje, że to jest takie ekstremalnie urocze, jak chłopak tak mówi bez wstydu, a nic takiego, że no generalnie mama mi mówiła, że jestem ciapą, więc może eliksir miłości mi pomoże. To jest takie ekstremalnie słodkie. You go, Wit, już cię polubiłem. You go, man, go! Mam nadzieję, że tylko Karolina cię nie zdominuje. A co na to twoja dziewczyna? Nie jest zazdrosna, że parzysz mi ziółka? Dziewczyna? Jakby ci to powiedzieć, wiesz, że jestem trochę nieśmiały w stosunku do dziewczyn. A w ogóle lubisz dziewczynę? Na pewno wolę dziewczyn o wiele bardziej od chłopaków. Co ty tutaj, ty Karolina, ty kanalio, ty tutaj insynowujesz mi tutaj, że co, że jak nieśmiały to od razu musi chłopaków lubić? Bo masz rację, byczku, plus jeden. Niektóre dziewczyny lubią takich nieśmiałych, delikatnych chłopców. Czyli jednak mam pewne szanse. Ale on jest słodki, chryste. Okej, w sumie eliksir powinien być już gotowy. Z chęcią spróbuję. Chociaż może być jeszcze gorący, także będziemy musieli chwilę poczekać, żebyś nie oparzyła swoich pięknych ust. Raz się żyje. Raz się żyje, masz rację. Smakuje. Mam motyle w brzuchu. Wibracje w głowie. Aż tak to na ciebie działa? Mam nadzieję, że nie jest za mocne. Lubię mocno. Zero sarkazmu. Zero. Wybaczysz mi, ale czy mogę iść się odświeżyć do toalety? Proszę bardzo, idź, moja cała toaleta jest twoje. Singielka na przeszpiegach, a Wit idzie po poradę. Jak jest? Jest ładne, to no widzę w twoich oczach, że serio ci się podoba. Jak idealna. Tego nie grasz, to jeżeli chcesz po prostu wygrać program, to jesteś na dobrej drodze do tego. No nie. Słuchaj, Wit, jeżeli chcesz wygrać program i żeby uważała, że jesteś samotną dziewicą, to jesteś na dobrej drodze, byczku. On używa pomadek? I to tylu? Tylu? Tu jakiś lakier do paznokci? Co jest z nim nie tak? Wszystko jest w porządku, ale praca modela wymaga dbałości o wygląd. Ja wiem, że to jest nie męskie, ale tylko wymaga ode mnie pracy. Wiesz, męskie, nie męskie to są tylko social constructs. Plus jeden, mordo! Kurwa, co ja gadam plus jeden? Plus sto! Po prostu powiedz jej to, żeby wiesz, jeżeli coś ją zdziwiło, to... Muszę się wytłumaczyć. Rozbij jej niepewność, nie? Co to jest? Zużyte opakowanie po prezerwatywie. Chłopaku, ale wtopa. Powiem mi tak, że kupiłem prezerwatywę i chciałem się nauczyć nakładać. Czy to? Czy on właśnie... Czy Wit właśnie tłumaczy, że on zużył tą prezerwatywę, bo się uczył ją nakładać? Ja na chwilę wyjdę i pozwolę wam przyjąć tą informację, dobra? Macie chwilę na to. Ja pierniczę. Mogłem iść na studia, do cholery jasne. Po co mi te filmy na całym tym YouTubie? I mama mówiła, że jakbym się uczył, to bym jakąś dobrą pracę znalazł. Nie musiałbym robić z ciebie debila w internecie i by rodzina była dumna, a nie, że teraz się mnie wypierają cały czas bez przerwy. No cześć, wróciłem. To jak tam? Przyjęliście tę informację? Może mogę dalej? Okej. Okay. Proszę wstać, sąd idzie. I pamiętaj, że obiecywałeś mówić prawdę i tylko prawdę. No i co tam, jak tam? Wszystko co to dobrze? Jest? Ale co to jest w ogóle? Ale o co ale ci nie, chodzi? Ale zamknij się. Teraz jak mówię. Ale Wit, no uczysz się, ty gnojku, ty jeden, który mnie przyjmujesz w gościach we własnym domu i mi oferujesz ziółka i jedzenie. Zamknij się! Teraz ja gadam tutaj! To nawet nie chodzi o to, żeby zdominować seksualnie partnera, coś tam. To po prostu jest już niemiłe. Nie, Karolina, nie rób tak. To jest po prostu niekulturalne. Taka rada życiowa. Mam 25 lat, nie spałem nigdy z kobietą. O co mi chodzi? O te kosmetyki dla dziewczyn. Jesteś jakimś krypto... Czy może jednak masz dziewczynę? Już nie mówię o tej...
o tym świstku. Kochanie, to nie moje. Ja chciałbym przypomnieć, że Gry Małżeńskie to jest taki program, gdzie oni nie mają problemu z tym, żeby pokazywać nagość w tym programie. Oni z reguły to robią, pokazują nagość w tym programie, tylko dopiero moi montażyści, biedni montażyści, których kocham z całego serduszka, pozdrawiam montażystów, dopiero moi montażyści cenzurują niektóre te nagości, żebyśmy mogli pokazać ten filmik na YouTubie. Więc teraz wyobraźcie sobie, jakie niesamowicie złe słowo musiała użyć Karolina, żeby ocenzurowali ją w telewizji. Karolina, błagam, przestań! To nie jest zabawne, byczku. To nie jest zabawne. Siusiak. No widziałem, a mnie nie ocenzurowali. No, dziwne. No kochanie, uspokój się. Tu, kochanie. Uspokój się, kotku. Masz 3 sekundy na wytłumaczenie się. Bo wiesz, te rzeczy potrzebuje, wiesz jaki wykonuje zawód. Czy jesteś jakimś youtuberem, żebyś się nie świecił? No co? Co? Co ona mówiła, bo nie słyszałam akurat. Ja jestem jakim? Youtuberem. Jesteś ogrodnikiem, no to po co? Ale też nagrywam na YouTubie przecież poradniki. Chwila, czekajcie, co? On nagrywa poradniki na YouTubie? Wit poradniki. Nie wiem, co mam wpisać. Chyba nie. Potem musimy pana Wita wygooglować. Zajdziemy cię, Wit. Dojadę cię, kurwa. Dojadę cię i cię wyprzytulam. I powiem, że jesteś dobrym chłopcem. Uważaj, nadchodzę. A to w ogóle nie jest moje. Nie patrzmy na to. A czyje? Kotku, doskonale wiesz, że wiesz, mi się lepiej powodzi trochę finansowo, kolegom nieraz gorzej, lubią zapraszać czasami dziewczyny, a to co z nimi robią, to już nie jest moja sprawa. I że wynajmujesz im mieszkanie albo coś? Nie biorę tak za to ani grosza, no naprawdę, to, mogą sobie wiesz tutaj wiesz co, no to jaki ty w ogóle jesteś w biznesie, jak już bym wynajmowano, to chociaż zasiano. Ale wiesz co, w ogóle ja ci nie wierzę, wiem, że kłamiesz. Okej. Okay. Kłamałem. Ta rozmowa jest dziwna. To może mi się jakoś wytłumaczysz, albo powiesz mi prawdę. Matko, ty dzieje? To było na mój użytek. Po prostu kupiłem prezerwatywę, ale tak z ciekawości, wiesz, po prostu mam 20 lat. Poćwiczyć. Co to jest za dziwna rozmowa? Ja się boję. Mama, dobra, to jest nie są żarty. Mama, przyjedź na tego YouTube'a, odbierz mnie. Montażyści każą mi nagrywać, ja już nie chcę. Oczywiście, z nikim nie planowałem, naprawdę. Po prostu chciałem zobaczyć, jak się nakłada. Jak będzie, że wierzę. Naprawdę? Kapierdolę. Uśmiechnęła się. Słuchaj, a może dałabyś się udobruchać Jemikiem? Jemikiem? Czy ja słyszałem Jemik? Jemik? Pewnie. To może razem go zrobimy teraz? Nie ma sprawy. Nawet najostrzejsze kłótnie kończą się często w życiu wspólnym robieniem dżemu. Coś za łatwo poszło, podejrzane. A może też mi jedną do buzi? A chciałabyś spróbować? Pewnie. Jakie dosłowne. To jest mój pierwszy raz, nie ale... Nie dodałeś jeszcze nikomu do buzi? Nie, cieszę się, to że to będzie ten... twój pierwszy raz. Ten odcinek jest taki dziwny. Inne odcinki Gier Małżeńskich były okej. Okay. Ten. Natomiast ten odcinek. Tutaj bardzo mocno ocieramy się o tą granicę bana na YouTubie za to. Jest bardzo blisko. Cieszę się, że zrobię to z tobą. Jak smakuje ci? Dobra. Dobre! Truskawkowe! Dobre. Pomarańczowe. Nie wiem, jak to skomentować teraz. Teraz truskawki trzeba roznieść. No ja bym tam przywiechała. Możesz coś spróbować, ale zobacz, czy dobra. Mogę? Naprawdę? Dawaj. Czy mógłbym spróbować, jak smakuje? Dwa raz dotknęłaś! Bez przesady. Nie myślę. Wow. Zaczynam się zachowywać jak pies, który połknął kłaczek czy coś. Powiem się, że nie chcę tego robić. Myślicie, że jak ja od 2 lat nie pojawiłem się na zajęciach na studiach, to mogę się tam wrócić? Jakby tak przestać nagle robić YouTube'a i po prostu wrócić na studia i znaleźć normalną pracę gdzieś w biurze, w jakimś korpo? Myślicie, że to jest możliwe jeszcze? Zabójcza? Smak prawdziwej damy. Dość tych umizgów, przejdźmy do rzeczy. Tak, pychota, czuję trochę potu. Łuj, oj, piżm, naturalny piżm. Dość tych umizgów. Przejdźmy do rzeczy. Pora na test. Pytanie ostatniej szansy. Jak tam jest u ciebie z depilacją? Golisz się tam na dole? O mój Boże. Golę się raczej tutaj. A na dole nie? Nie zdarzyło mi się jeszcze. Nie miałeś okazji? Czy może ci się nie chce? Nie miałem powodu. Musiałbym go znaleźć dopiero. Jak drapieżnie. O, ja zrozumiałem, co ten pan powiedział właśnie, bo on powiedział w języku dinozaurów. Roar! That means I love you in dinosaur! Roar! That means I love you in dinosaur! Słuchaj, mogłabyś trochę pomieszać, na pewno twoja ręka świetnie to zrobi, a ja na chwilę wyjdę i zaraz do ciebie wracam. Pytanie o depilację poważnie zdeprymowało Wita. Przecież w żadnym poradniku ziołolecznictwa nie było mowy o tym, że tam trzeba się golić. Czas trochę tutaj poszperać.
No, eliksir miłości działa, słuchaj. To eliksir tak zadziałał, dlatego ona jest taka dzisiaj taka... To dlatego, kurde. Wit, ja mogę kupić ten eliksir? Czy Wit ma poradniki na YouTubie właśnie, jak robić te eliksiry miłości? Nie mówię, że jest mi to potrzebne, ale potrzebne mi to jest. Jego mama? Czy dziewczyna? Jak tak, to dużo starsza. Ale przynajmniej ten fluid do twarzy byłby dobrym wytłumaczeniem, jeżeli tu jest jakaś kobieta w tym domu. Może powinienem, wiesz, skrać jej buziaka, może nie od razu w usta, ale chociaż w policzek, wiesz, pogłaskać. Nie no, słuchaj, stary, może bym jej skradł buziaka, czy coś w ten desy, no nie tak na początek. Wit, spokojnie, spokojnie. Co się będziesz ograniczał do buziaczka? Portfel jej zap. Niby się wydaje w porządku, ale tak, są elementy niepasujące mi. Ja naprawdę nie wiem, o co ci, Karolinka, chodzi. Czy chodzi ci o ten obraz wielki w salonie małego dziecka, którego wzrok wwierca się w twoją duszę? Nie, daj spokój, głupoty gadasz. Jak tam Jem? No, przy mnie to wykipiał, nie? No wiesz, jak przy tobie wszystko raczej wykipi, wszystko się gotuje. Także wcale mu się nie dziwię. Dobra, na 3-4? Okej, 3-4. 3-4. Wyszedłam. Czyli jak widzisz, to dogadujemy. Mógłbyś mi na wynos do słoiczka nałożyć? Jak już będę wychodzić, to bym chciała mieć jakąś pamiątkę po tobie. No pewnie, żeby wiesz... Smaczną. Przez żołądek do serca, żebyś o mnie pamiętała. Dawaj, Wit. Pocałuj ją, nie peniaj jej mordę. Dobra, jest mi trochę głupio, ale szczerze mam teraz nadzieję, że Wit ją pocałuje, że mu się uda znaleźć dziewczynę i że będzie szczęśliwy. On jest taki pocieszny chłopak. You go, Wit, you go! Zaraz zejdziesz na zawał, już się więcej nie dręczę. Wow! 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 Wydaje mi się, że nie strafiłaby i naprawdę by się zaczęli całować, gdyby żona mu na to pozwoliła, nie? Że to nie było tylko takie blefowanie i badanie go. Piękna torebka, która świeci się tak samo jak ty. Bardzo ci dziękuję za miło wspólnie spędzony czas. To ja tobie dziękuję, naprawdę. Mam nadzieję, że ten dżem będzie ci smakował. Przysięgam, że jeżeli tylko będziesz chciała, będziesz miała takie codziennie. Może na mnie zadziała jak twój eliksir. Oby. Zobaczymy. Oby. Na razie. Siemanero. Dobra, ale widać, że Wit jej się nie spodobał. Zdecydowanie nie. No niestety, no szkoda, kurde. Bo Wit to taki pocieszny, ekstremalnie chłopak, ale taki skaczący wokół niej jak piesek. I widać, że już Karolina ma trochę go dość. To wzięła ten swój dżemik truskawkowy za darmo i sobie poszła. Wita też możemy na wynos poprosić? Możemy, mortadelko? Taki dobry chłopak, no weź zrób na wynos, no ryjek. Mordko! Szczerze mówiąc, moje wrażenia po randce są niesamowite. Nawet sobie nie wyobrażałem, że spotkam taką dziewczynę i że w ciągu jednego wieczora moje całe życie się zmieni. Dobry kandydat, może na chłopaka, męża. Cóż to wie, zobaczymy. Myślę, że... Okej. Uważam, że... Raczej ma dziewczynę. Nie chciał dać się pocałować, a kto by ze mną nie chciał się pocałować? Nie chciał cię pocałować? O czym ty, Karolina, mówisz? Przecież jakby miał okazję, to on by całą twoją twarz wziął i wsadził sobie do ust. Myślałem, że ją pocałujesz jednak. Dobra, trzymam za ciebie kciuki, stary. Dzięki, żeby się udało. Kolejny kandydat do całowania stchórzył. Do 3 razy sztuka. Może tym razem trafi się samiec alfa. No nie, jednak nie, nieważne. Tymczasem ostatni kandydat do zwycięstwa w programie, Marcin, rozgrzewa się przed randką ze swoją dziewczyną, piękną Justyną. Jestem zazdrosna o Marcina. Myślę, że on też będzie miał presję tego, że będę go obserwowała. Co mi wolno robić? Jakie mi granice ustalisz na tej randce? No generalnie, Marcin, no nic nie możesz robić. KPW? KPW? Żadnych tam wędrujących rączek, żadnych pocałunków, chyba że w rękę, ewentualnie jakiś no, delikatne a jak ona będzie do mnie się dobierać, to co wtedy? Won! Won! Bo to po łapkach ją! Nie ma takiego dobierania! Nie ma! Abyś nie wyszła, co nie? To tak ja się... wyjdę. Nie? Oni też pocieszni się wydają jak na razie, wspaniale. Poszedłem właśnie wyrzucić puszkę po monsterku. No i ja jakiś czas temu miałem zajęcia z sekcji zwłok na moich studiach. Studiuję kryminalistykę i uczestniczyłem w 2 sekcjach zwłok. Bardzo ciekawie było. Miałem szansę podtrzymać ludzkie serce w rękach. Ale to opowieść na inny czas, na inny czas. Wejdźcie na mojego Twitcha, lakarnum.pl na Twitchu, tam często opowiadam o takich rzeczach, o moich studiach, więc tam możecie posłuchać sobie. Wracając, właśnie poszedłem wyrzucić monsterka do kosza i zaczęło tak mi walić takim ludzkim, rozkładającym się ciałem u mnie w salonie. Nie wiem dlaczego! I trochę mnie to przeraża. Czas chyba po nagrywaniu tego filmiku zrobić generalne porządki i wyrzucić te ciała tych 3 osób, które trzymam w szafie. Ale naprawdę nie wiem, dlaczego śmierdzi u mnie zwłokami w mieszkaniu, nie rozumiem. Mam taką nadzieję, że w głębi serca wie, jaki ma wybór dokonać,
że w żaden sposób tamta go nie zbałamuci i że wybierze mądrze, a że wybierze mnie, no bo no jakby nie spojrzeć, no trochę by stracił. No. Twarde zasady zostały ustalone. Marcin zna granice. Pora na porządki. Jak ty to w ogóle widzisz? Jak ty planujesz całą tą swoją randkę? Najgorsze jest to, że oni otwierają szafkę, żeby zabrać rzeczy tej dziewczyny i tam je schować, a tam już torba jest spakowana. Marcin już spakował tą dziewczynę, bo chciał zakończyć związek. Takie, no to masz generalnie tutaj torbę spakowaną, wszystkie twoje rzeczy są, oddaj klucz od mieszkania i możesz iść, dobra? Twój żakiet jest jeszcze chyba, tak? Tak, o. Szybko, szybko, ponieważ singielka jest już za rogiem. Mam nadzieję, że teraz będzie i ciekawiej, weselej i bardziej namiętnie. Moje serce krwawi, więc potrzebuję jakiejś adrenalinki. No może jej nie połamię, może jej nie wytargam za kudły. Jezus Maria. No Karolina, najwyraźniej trochę cię czeka adrenalinki w tym ostatnim spotkaniu, oj czeka. No singielka już zaraz będzie, to co? Musisz się schować, żeby nie zepsuć niczego, co nie? Nie. No schowaj się. Nie. Ooo. Ale smutno mi będzie. No wytrzymasz tam chwilę. Chwilę. Dobra, damy radę. To chodź. Damy radę, no chodź, no chodź. Tatuś musi sobie tam pocałować inną laskę, no chodź się schować. Cześć. Cześć. No buongiorno. Razy to dla ciebie. Ci bardzo dziękuję. Cześć w ogóle Marcin. Cześć Karolina, miło mi. Miło mi. O, ładna. Rzeczywiście ładna. Blondyna. Wszystko się zgadza. To mamy problem! A nie masz dziewczyny? Nie. Za bardzo mam taki tryb życia, bardziej zabawowy i... No też jestem wokalistą, to tak jakby też, więc często występuję w różnych miejscach i nie mam czasu na dziewczynę, a... Tak? Wokalistą jesteś? A znam jakąś twoją piosenkę? Tak, może słyszałaś taką piosenkę Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. I mam jeszcze jeden właśnie problem, że nie potrafię tak jakby być wierny. Nie kontroluję chyba swojej wierności, tak mi się wydaje, bo... Jak chyba nie kontrolujesz tego, co masz w spodniach. No to może też trochę, no. Dobra jest. Masz ochotę może na jakiś deser? Bo przygotowałem coś specjalnego. Ty jesteś tak słodki, że nie potrzebuję... No ja ci Karolina mówię, no ty i ja. Gdyby nie moja stulejka, to by... Mielibyśmy szansę jako związek. Ale z chęcią skosztuję. Twoich kulinarnych popisów jestem bardzo ciekawa. Postaram się ci dogodzić. Boże, jak można walnąć taki tekst? Mam nadzieję, że nie ma dziewczyny. Z chęcią bym go bliżej poznała. Pierwsze koty za płoty. To wszystko wygląda obiecująco. Pora na kontrolę łazienki. Pora na kontrolę łazienki. Karolina wchodzi do łazienki. O nie! Ma sedes. Znaczy, że jest w związku. Nie pytajcie mnie, jaka to jest logika. Nie pytajcie mnie. Ty jak tam? Chyba cię zabiję. Dlaczego? Za to, co robisz tam. Ja to widzę. Jesteś tak słodki, że nie potrzebujesz deseru. Och, Boże! To dobrze, to bardziej wiesz, na nas, na naszą rękę idzie, co nie? Na że naszą rękę. Na razie to ja mam cię ochotę udusić tymi rękoma. Tymi ręcyma, no! Trzymaj mnie, Bogdan, bo zabiję! Spodobałeś jej się, że zauroczyłeś ją. Wiesz co, po 10 minutach? Serio? Jest to możliwe? Dwa ręczniki. Może do twarzy i do pupci. Ale w sumie mężczyzna to używa jednego do wszystkiego. No i tutaj ma trochę racji, no. Ja mam jeden ręcznik do twarzy, do ciała, do pupci. Czasami nim podłogę przetrę. Raz na jakiś czas, jak trzeba na przykład coś w aucie, silnik tam przetrzeć, to smar w nim wycieram tym ręcznikiem w aucie. No, jeden do wszystkiego. W zasadzie ma rację Karolina. A jaki masz plan dalej? Może, no nie wiem, może ją pocałuję? Nie wydaje mi się. Dlaczego? Chyba, że w rękę. Spokojnie, muszę jakoś zbajerować, no. Jakoś muszę ją zbajerować. No a słuchaj, jak ona się na mnie rzuci, to co wtedy ją zrobię? To ja się na ciebie rzucę, jak się skończy to wszystko. Pamiętaj, obserwuję cię. Jezu. Tymczasem pora na deser. Też jest w niekomfortowej sytuacji, ale jest podekscytowany. No już myślałam, że uciekłeś. Nie no, staram się jak najszybciej. Proszę cię bardzo. O, dziękuję. Tylko uważaj, bo zimne te leżyki. Ojejku, biedactwo ty moje. Boże, gazelko, już biegł do ciebie z tym deserkiem. Nie no, biorąc pod uwagę, jak bardzo ta dziewczyna jest zła już teraz, a dopiero Karolina przyszła, to ja tutaj liczę na jakąś bójkę na koniec odcinka. I będę zawiedziony, że nie będzie bójki. A mogę cię nakarmić zawsze, nie? O, no to... No. Proszę cię bardzo. To ja chcę ci dać to. Winogronko. Ty szumowino, ty. Ładny masz uśmiech. Fajnie się uśmiechasz. Dziękuję. Brakuje ci dwójeczek z przodu, ale ładny. To rozumiem, że mi dzisiaj jeszcze na pewno zaśpiewasz coś.
Jak masz ochotę i sobie życzysz, tak? No raczej. Ciekawe, co jej zaśpiewa. Mówią, że królowie mają złota cały stos. Moja miła coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się. Wielki zamek pośród gór każdy ma, jedzą kawior i wiedwabia, chodzą spać co noc. Białe wino co dzień piją aż do dna. No ja wiem. Ładnie, no nie będę oszukiwał, całkiem spoko, ale ja wolę bardziej taką skoczną muzykę, taką, że głowa w betoniarce, au! Spoko, no masz głos. Widzisz, no nie śmieję się. To cieszę się. No, może skończymy już jeść, bo najadłam się twoim widokiem. O Jezu, ja twoim też. I sobie potańczymy, co? No pewnie. Co lubisz, jakieś wolniejsze tańce czy szybkie? No cóż, no ja lubię szybko, nie? I zaczynają się tańce, och Boże. Oj, nie, what? Jakbyś miał czy wy to widzieliście właśnie? Ja pierniczę. Ja mam drugi kanał, który nazywa się Limonka i tam prowadzę unboxingi rzeczy od widzów. I z reguły widzowie wysyłają mi w tych paczkach brokat, piasek i inne pierdoły, tylko po to, żebym otworzył je na odcinku, a potem musiał parę godzin sprzątać. I wszystko fajnie, spoko. Byłem pewien, że po ostatnim unboxingu posprzątałem, ale teraz niechcący dotknąłem ręką żyrandola i spadł z niego jeszcze jakiś taki konfetti. What the fuck? Do tego, co ja się nie spodziewałem. O, i sterta kurzu. Kiedy wstaję rano, w głowie mam siano. Ja przysięgam. Kanał La Carnum to musi być najbardziej randomowy kanał w historii YouTube'a, naprawdę. Może kankana, co? Nie tańczę kankana, ale dobra, z tobą ja mogę też tańczyć. Nie, czekaj, to pa i wywijasz. O, to jest skurczona. Skurcz ją złapał, o, bez kitu. Daj, może ci rozmasuję, co? Dobra. O, oh, hello there. Dobra. Ale czuję twoje ręce, czuję. Czuję twoje ręce, co? Już macają za nóżkę. I jak? Lepiej? Lepiej. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Ja nie lubię się poddawać. Raz. Dwa. Trzy. Pyk. 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 A mi zaraz coś będzie widać. Nie, nic nie widać. Sukienkę obciąga w dół. Jeszcze krótszą trzeba było założyć. Jak miło. No i się skończyła skóra. Usta zostały tylko. No to może później. Na później ci to zostawię. O, to szumowina jedna ty. A już byłem pewien, że ją pocałuję i wybiegnie ta dziewczyna z pokoju. Drzwi rozwali. No co to jest? Co to się dzieje? Jak myślisz? Dobrze idzie? Odejdź ode mnie, człowieku. Oj, nawet proszę, się do mnie nie odzywaj. No przestań. Przestań. A może mnie po ramieniu teraz, co? Oj, no. Po ramieniu? Co? Bluzka się skończyła, tak? Tak? Skóra się skończyła. A skóra się skończyła, a, no jeszcze lepiej. To. Miłość to piękna rzecz. Fazon, no, znaczy w sensie taka ta obudowa nawet. Pewno babski, ma dziewczynę. Autko. Autko zabawkowe, Lamborghini, babskie, na pewno ma dziewczynę. Jak ci się z nią tańczyło w ogóle? Lepiej niż ze mną? Nie, nie, ty o wiele lepiej tańczysz. Spójrz mi prosto w oczy. Jezu. Ja na początku myślałem, że ta dziewczyna jest taka słodko zazdrosna, ale teraz jak ona każdemu chłopakowi mówi mu wprost, patrz mi w oczy, ty do mnie mówisz. To zaczynam się obawiać, że to nie jest słodko zazdrosna, to jest tak pojebanie zazdrosna. Kwiatki. No nie, no tu jest za dużo babskiej ręki. Stąd też po cienkim lecie, kolego. Tylko się w sobie nie zamknij. Ja się w sobie zamknę? To ty się prędzej w sobie zamkniesz. A ja to wyjdę pierdzielne drzwiami i już mnie nie zobaczysz. No, no, no. Atmosfera wyraźnie się zagęszcza. Nie fajnie się to robi, nie fajnie. Bardzo dziękuję. Całujesz się na przykład na pierwszej ręce? Podziwiam odwagę tego chłopaka, nie będę oszukiwał, naprawdę to podziwiam. Idzie do pokoju swojej dziewczyny i dziewczyna mu mówi, że co ty tam robisz, co ty odwalasz, po ręce ją całujesz, prąbało cię, wyjdę stąd, zaraz trzasnę drzwiami, koniec z nami będzie, koniec. Po czym on wychodzi od dziewczyny, dwie sekundy później idzie do Karoliny, co tam Karolina, całujesz się na pierwszej randce? Cholera, no podziwiam odwagę. No ja już dawno się chciałam na ciebie rzucić, ale tak w progu to nie wypadało, nie? Nie. To pocałuj mnie, zadanie masz. O mój Boże. Pocałuj mnie. Masz takie zadanie. Dobra, dochodzę teraz do wniosku, że ten chłopak mógł rzeczywiście chcieć zerwać ze swoją dziewczyną i ten program jest sposobem na to zerwanie. Ja pierwsza się rzuciła na niego, się przesała. Pijawka. Całują się. To znaczy...
Mamę, przyjedź, boję się. A Marcin zaraz się zagotuje. Dobra, to jest moment na zieloną herbatkę. Więc chcecie mi powiedzieć, że wystarczy zgłosić się do tego programu i mam szansę całować jakąś ładną kobietę? Maybe baby? Maybe baby? Mam takie ostatnie pytanko do ciebie. Depilujesz miejsca intymne? Tam na dole? Powiedzmy, że dbam o siebie. To tak jakaś niekonkretna ta odpowiedź była, czyli tak czy nie? No, golisz czy nie golisz? Dobra, tak. Tak? No co gitarka? No co? Możemy co? Jeszcze się spotkać i to nie raz. Dobra. Tak, tak dbasz o siebie. Jeszcze ładnie pachniesz, no to przecież jak... To ja tak nie mogę tak daleko siedzieć, nie? No nie no. Teraz to już normalnie couple goals. Ja to jestem zszokowany, że ta dziewczyna jeszcze nie wybiegła z jakimś nożem z tego pokoju i nie zaczęła dźgać randomowych ludzi. Otwierają się drzwi, ona wchodzi z nożem, pan kamerzysta jest najbliżej, dźga kamerzystę, potem reżysera łapie. Jezu. Agresywnie, tak jak wskocz na niego jeszcze. Lecą w ślinę fest. Taki buziak. Chyba katar masz, no nie? Połknąłem, tak cię kocham. Czy to na do widzenia? Zapamiętam. Czy to na nowy początek? Raczej nowy początek. Nowy początek chyba, moja droga, bo raczej tutaj między nami to będzie koniec. Ja nie wiem, czy to było warte tych... Ile oni mogą wygrać? 3000 zł? Ja nie wiem, czy to było warte tego. 7-letni związek właśnie się rozpadł. Chyba w końcu trafił się chłopak na miarę oczekiwań Karoliny, bo i chętny, i namiętny. Nie bronił się przed całowaniem, nie mówiąc już o tym, że zdał test na depilację. No, Karolina dobrze całuje. Mogłaby trochę tak delikatniej na początku znajomości, tak? Później dopiero. Generalnie trzeba byłoby ją zapoznać z gumami do rzucia, ale tak poza tym to fajnie całuje. Słodki chłopak, chyba się zauroczyłam, nie mówiąc, że zadłużyłam. Może zostanę jego fanką? Czemu nie? No, skoro lubi zdradzać, znaczy nie ma problemu, żeby zdradzać. Prawdopodobnie ma dziewczynę, ale mi to tam nie będzie przeszkadzało. No, musiałem trochę tak jakby dać dowód, tak, tego, że jestem tym singlem. Teraz zaraz się zacznie. Jezu, jak ja już czekam na ten moment, jak ta dziewczyna jego wyjdzie z pokoju i się zacznie. Chryste. Ja wiem, że wy też się nie możecie doczekać. No, mam nadzieję, że nasz związek nie ucierpi na tym, tak, ale... No, to okaże się później. Oh boy! Chwila, to chcecie mi powiedzieć, że ta dziewczyna jego była, ta ubrana czerwono, ona teraz jest wolna? Cześć! Jak mogłeś? Ale... Jak mogłeś? Uwierz mi, ja to robiłem dla pieniędzy tylko, nie? Tak? Dla pieniędzy? No jak... Nie! A jak inaczej miałem ją przekonać, żeby nie ten... Co, spodobała jej się? To wszystko? Cycki? Usteczka? Wszystko ci się to spodobało? No daj spokój! Co? Daj spokój. Zostaw daj spokój. No zostaw to, to tylko była. Nie, Jezus, Maria! Nie. To była ratunka jedna. No. Nie, nie podoba mi się to. Ja, ale... ja wychodzę stąd. No Justyna, nie. Daj spokój. No. Zostaw mnie. No co ty? Kurwa, ale te 3000 zł to baby, baby. Gorsza będzie opcja, jak się jeszcze okaże, że nie wygrają, o Chryste. Czas na finał, który zza ściany obserwować będą osoby towarzyszące. Dwie partnerki i kolega singla. Werdykt singielki jeszcze przed nami. Kto za chwilę wyjdzie z kolacji bogatszy o 3000 zł? Miło mi się z wami spędziło czas, z każdym na swój osobliwy sposób. Bardzo lubi chyba skórzane sukienki. Chciałam zacząć od ciebie. Bardzo miło mi się z tobą spędziło czas. Super się bawiłam przy robieniu dżemiku. Konfiturki, baby. Włodek, z tobą również bardzo dobrze się bawiłam. Super mi się podobał filmik. Jesteś też miłym, pozytywnym, trochę nieśmiałym na początku, ale potem jakoś poszło chłopakiem. Władka tak obsiadła, że chyba nie mógł jak wstać. No. Marcin? No cóż. Penetrowali sobie gardło. Jak ona mówi już, że Marcin, to już wiemy, o co chodzi, już wiemy, o co chodzi. Tylko ponownie, jeszcze raz, jakby teraz nagle okazało się, że przegrali i Marcin zrujnował swój 7-letni związek. Trochę słabo, goście, trochę słabo. A jeszcze tylko chciałam się tak zapytać, bo ty jesteś studentem, to ty mieszkasz tam sam? Czy wynajmujesz, czy to jest jakby... Wynajmuję do współlokatora. A może lokatorką? No nie.
Zakończyło się wszystko między nami. O Jezu, naprawdę? O kurde, o Jezu, naprawdę się rozeszli? O ja pierniczę. No to teraz ta Justyna przyszła tylko po hajsik, tak? Z wygranej. I czołem, cześć. O kurde, wow, wow. Karolina to naprawdę homewrecker. Obawiam się, że jeżeli oni się naprawdę całowali, to wybór singla padnie na twojego, no już w sumie byłego, tak? Kasę zabieram i nie chcę mieć z nim nic do czynienia. O Jezus Maria, to nawet nie było dużo tej kasy, 3000 zł! Moim zdaniem singlem jest... Włodek. Jeszcze na dodatek ci, którym rozpadł się związek, nie wygrali pieniędzy. Nie wygrali pieniędzy! Czy to jest prawdziwe życie? Co wy gadacie, ej? No ja się zawiodłam. No cóż, mogłam się tego po sobie spodziewać, bo zawsze jak miałam do wyboru opcję A i B, zawsze wybrałam tą niewłaściwą. Widz przyjął ryzykowną strategię. No i cóż, wynik jest taki jest. Będę płakał. No to trzeba zwycięzcą uścisnąć rękę. Nie, nie wygrali! Jezus Maria! Ja jestem jego za zachowaniem zażenowana. Czuję się... Nie powiem jak. Mnie to zabolało. I najlepszym wyjściem będzie takim, jak właśnie w tym momencie wyjdę. O, niech sobie kończy. Nie myślałem, że to się tak skończy, no. Niestety. Nie wygrali! Związek zniszczony, nie wygrali! Życie jest jednak piękne! Dziękuję wam serdecznie, kochani, za wspólne oglądanie tego odcinka Gier Małżeńskich. No ja się bawiłem doskonale. Napiszcie mi w komentarzach, czy też wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to proszę nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji, a także wejdźcie na mojego Twitcha i Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Za dwa dni. Odcinki co dwa dni wychodzą. Nie pytajcie mnie, kiedy nowy odcinek. Co dwa dni wychodzą zawsze odcinki. Cześć, czołem. Ale rozumiecie, cały związek się rozpadł. Nawet nie wygrali! A jakby wygrali, to by wygrali 3000 zł tylko! O Jezu. Uuu, Jezu, wow. Aż mnie odepchnęło do tyłu. Nie, jeszcze raz. Kurwa. Kurwa mać. O kurwa. Jeszcze raz. Kurwa. Ja tam sobie wodę mineralną. Ja tam wodę sobie mineralną.